Sosolińscy wywodzą się z rodu toporów, którego wielkim protoplastą był Sieciech, palatyn Władysława Hermana, bohater kroniki Gala Anonima. Osolińscy pojawiają się w ziemi sandomierskiej w okresie rozbicia dzielnicowego i fundują kilka kościołów romańskich w okolicy, kościół w Rygorzowicach, koło Opatowa i nieodległych Goźlicach. Ich przedstawicielem był Żegota, kasztelan krakowski, który z kolei funduje kościół Świętego Ducha i szpital w Sandomierzu. Następnie właścicielem Ossolina, już stwierdzonym źródłowo, był Jan Kasztelan Wiślicki. Jego potomek Hieronim wprowadza ten ród w epokę nowożytną, wielką karierę urzędniczą, sięgają po najwyższe urzędy i rozbudowują majątek. Syn Hieronima, Jan Zbigniew, zakłada Klimontów i rozbudowuje siedzibę w Ossolinie, której resztki właściwie tutaj widzimy. Jednak spisuje pamiętnik, w którym zawarte są ciekawe fragmenty dotyczące jego pobytu w Ossolinie, w tym zamku, kiedy rodzą się jego synowie. Te wydarzenia podawane są bardzo szczegółowo, z datą dzienną i nawet godziną. Świadczy to o tym, że w tym zamku był sprzęt do mierzenia czasu, czyli zegar. Synem Jana Zbigniewa jest Jerzy, bohater naszej historii, który otrzymał Ossolin z okazji zawarcia małżeństwa w 1620 roku. Jerzy Ossoliński, oprócz Ossolina, otrzymał kilka innych włości. Nie był do końca zadowolony z rozmiarów swojego działu, gdyż jego matka więcej wniosła do majątku rodowego niż matka przyrodnich braci. Ale, jak pisał w pamiętniku, żem został w gniaździe przodków moich, którym ich Pan Bóg tak wiele set lat błogosławił i pomnażał, i że mi się ta ziemia w dział dostała, gdzie ojciec mój miły kości swe położyć miał, a zatem i błogosławieństwo w szczepie najobfitsze, na czymem się nie zawiódł. Jerzy wystawił renesansowy pałac, który możemy nazwać również zamkiem z attyką. Na jego szczycie umieścił dwa ogromne posągi. Pierwszy symbolizował mądrość, Atenę, Palladę, a drugi cnotę. Ułożył także bardzo długie podpisy w języku łacińskim, które kazał umieścić pod owymi posągami. Mówią one o wartościach, którymi Jerzy się kierował przez całe życie. W zamku znajdowało się bogate wyposażenie. Namalowano 12 miast cudzoziemskich. Zapewne to były te, do których Jerzy posłował, czy też przebywał z innych powodów. Nie zabrakło obrazu przedstawiającego pamiętny wjazd do Rzymu. Ze względu na pracę dyplomaty, Ossoliński mógł szukać różnych form manifestacji swojego statusu, na przykład poprzez używanie tytułu hrabiego na tenczynie, który odziedziczył, ale również uzyskał od papieża Urbana VIII tytuł księcia na Ossolinie. I właśnie ta włość rodowa potrzebna mu była do pracy dyplomatycznej. Od cesarza Ferdynanda otrzymał także tytuł księcia Rzeszy Niemieckiej, czyli świętego państwa rzymskiego. Zamek w Ossolinie był świadkiem wielu wydarzeń. Jerzy Ossoliński gościł tutaj króla Władysława IV, który zatrzymał się w zamku, wracając do Warszawy z kuracji w austriackim Baden. Monarcha wziął wówczas udział w chrzcinach Józefa Lubomirskiego, wnuka Jerzego Ossolińskiego, aby go obmyć święconą wodą. Zamek w Ossolinie został usytuowany na stronym cyplu, oddzielonym od płaskowyżu wąwozem. Nad nim zostały przerzucone arkady mostu. Most był przyozdobiony
balustradami ażurowymi i wazonami i przez niego wjeżdżało się do zamku przez bramę. Brama z kolei ozdobiona była czterema kolumnami w stylu toskańskim. Nad bramą znajdował się napis Fundacji Jerzego Osylińskiego, wysławiający jego przodków. Następnie wjeżdżało się na dziedziniec zamkowy, otoczony czterema skrzydłami. Zamek był trzykondygnacyjny, a w jedno naroże wtopiona była okrągła baszta. Widok zamku Osylińskiego został utrwalony na rysunkach, akwarelach wielu twórców. Zygmunta Fogla, Benedykta Bringera, Elvira Andriolego czy Alfreda Schuppe. Dzięki temu wiemy, jak zamek wyglądał. Był bogato wyposażony, a przez most przechodziło się do założenia folwarcznego, położonego naprzeciw zamku, po drugiej stronie wąwozu. Było ono obwiedzione ogrodem. Znajdował się tam także ogród włoski, a oprócz tego stajnie, murowany piętrowy folwark, budynki gospodarcze i tak dalej. Na tych widokach zobaczymy postępującą degradację. Po śmierci Jerzego żadno z jego dzieci nie zamieszkało w zamku. Trafił on w ręce Denhoffów, lubomirskich, mniszków, potockich. Na chwilę także trafił do innej linii osolińskich, ale nie odbudowali go, a leduchowscy przyczynili się do jego rozbiórki. W 1816 roku zamek został częściowo wyburzony z rozkazu jego właściciela Antoniego Leduchowskiego. Ale mamy w źródłach dwie historie sprzeczne, które mówią o powodach tej decyzji. Zgodnie z pierwszą z nich, Antoni, hrabia Leduchowski, zebrawszy całą swoją rodzinę w jej oczach, zburzyć go kazał z obawy, aby syn, któremu by się ta miętność dostała, zamieszkawszy zamek wspaniały, nie silił się na odpowiedni onemu przepych i na sprostanie niejako pod względem okazałości danym jego dziedzicom. Inna teoria mówi po prostu o zburzeniu, które miało służyć znalezieniu bogactw, jakie wedle ludu miały być przez założyciela Osylińskiego w tym zamku zamurowane. Nadzieje chciwego właściciela zawiodły, bo tylko w poszukiwaniu temu wykryto mały srebrny kredens, który jednak spadając po gruzach i skale w tysięczne rozbił się kawałki.